Bo tego szefowie wysłali. Do przerwy graliśmy zbyt nerwowo. Myślę, że może wpływ na to mają oczekiwania wobec nas. Wszyscy nas już może widzą gdzieś tam wyżej, a tak naprawdę to zespół dopiero trzeba bardzo mocno budować. I tak jak powiedziałem, graliśmy z bardzo klasowym zespołem, z rywalem bardzo doświadczonym, który potrafił się utrzymać przy piłce. Mówię, że w pierwszej połowie tak graliśmy z wiatrem, ale wcale tam nic nie wychodziło. Podobnie jak w drugiej połowie Nieciesza grała z wiatrem, też nie mogła sobie z tym poradzić. Wydawało się, że to jest atut, nie był to atut. Szkoda do przerwy, że Piotrek Flipała, będąc w dwóch bardzo dobrych sytuacjach, nie udało mu się wykorzystać. Sebastian Głaz wszedł, dał taką zmianę, jakiej się oczekuje od napastnika. Oprócz tego Konrad Domoń świetnie wszedł i zagrał w środku. No i Marcin Pietryka wyciągnął bardzo dobry kawałek, gdzie po jego palcach piłka wyszła na słupek i później poza boisko. Przede wszystkim chcę chłopakom podziękować, że wierzyli, walczyli do końca w szatni. Powiedzieliśmy sobie, do przerwy jest 0-0, trzeba grać i zrobić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Wygraliśmy, z czego się bardzo cieszymy, ale tak jak mówię, droga i te oczekiwania wobec nas mi się wydaje, że są troszeczkę za wysokie na razie. Ale tak jak powiedziałem, gramy o to, żeby być cały czas w czołówce tabeli. Myślę, że jeszcze 3 punkty i mamy pewne utrzymanie. Pierwsze chciałem powiedzieć, że cieszę się na pewno z tego, że się ten sezon zaczął po 2 tygodniach, gdzie mieliśmy grać, nie graliśmy, w końcu dane nam było zagrać. Nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po punkty. Nie udało nam się tych punktów zdobyć w dniu dzisiejszym, w tym meczu. Z gry na pewno nie mam pretensji do chłopaków, zostawili zdrowie, na pewno starali się, żeby ten mecz wygrać, a na pewno zremisować. No, piłka jest taka, że zastęp się punktów i ocen nie przyznaje. Wygrywają ci, co bramki strzelają. Nam dzisiaj tej bramki dane strzelić nie było, ale to, co powtarzam chłopakom, jeżeli się nie da bramki strzelić, nie można jej stracić. Uważam, że za łatwo, żeby tę bramkę stracili na 1-0. Tak jak powiedziałem, nikt nie będzie pamiętał o stylu, liczą się punkty. Wiadomo, runda wiosenna jest taka, że punkty zdobyte na wyjeździe, można powiedzieć, liczą się podwójnie. My w dniu dzisiejszym, żeśmy tych punktów nie zdobyli, będziemy starali się w następnych meczach te punkty zdobywać, żeby jak najwięcej ich na koniec sezonu zdobyć.